Dzień dobry, Tomasz Chojnowski i gość dnia telewizji Wałbrzych, komisarz w Boguszowie-Gorcach, kandydat na burmistrza miasta. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie komisarzu, jak pan ocenia swój wynik wyborczy w niedzielnych wyborach, przedterminowych wyborach na burmistrza Boguszowa-Gorc? Panie redaktorze, szanowni państwo, przede wszystkim chciałbym złożyć ogromne podziękowania wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w przedterminowych wyborach na burmistrza miasta w dniu wczorajszym, 13 czerwca, i oddali swój głos na swoich kandydatów. Poparcie 40% oceniam jako wynik dobry. Niestety nie pozwolił on na przeprowadzenie drugiej tury i dalszą walkę. Jest to dobra perspektywa na przyszłość, ale z tego miejsca chcę serdecznie pogratulować pani Sylwii Dąbrowskiej za osiągnięty wynik, za wygraną w tych wyborach. Życzę jej powodzenia w realizacji działań na rzecz lokalnej społeczności i rozwoju naszego miasta. Dobra perspektywa na przyszłość, czyli to sygnał od pana dla Boguszowian, że zapowiada pan swój udział w kolejnych wyborach samorządowych? Nie wykluczam takich możliwości. Spełniłem misję, która została mi powierzona przez pana premiera Mateusza Morawieckiego. Podjąłem również kolejną misję, kolejne zadanie, jeśli chodzi o start w wyborach. 40% poparcie naszych mieszkańców daje mi do myślenia, że warto program, warto prosić ich o mandat zaufania. Nie wykluczam dalszych perspektyw z tym związanych. Ale to ten wynik jest według pana dobry, zły, taki sobie? W mojej ocenie jest dobry. Wiadomo, no, wiemy, jakie są wyniki. Pierwsza tura wygrana przez panią Sylwię Dąbrowską, więc nie pozwolił mi on na dalszą kontynuację walki, chociażby w drugiej turze. Oceniam ten wynik jako dobry. Mandat zaufania mieszkańców co do poczynionych działań w tym zakresie. Z tego miejsca chcę też serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy oddali na mnie swój głos. Chcę podziękować swojemu sztabowi, bez którego udziału i wsparcia ten wynik nie byłby możliwy, oraz oczywiście moim najbliższym, mojej rodzinie za wsparcie. A co panu najbardziej zaszkodziło? Jest pan powiązany ze skompromitowanym Kamilem Zielińskim, czy może to, że w spółkach miejskich za pańskiej kadencji przez ostatni rok było tyle nepotyzmu, kolesiostwa i wykorzystywania całej machiny urzędniczej w kampanii wyborczej? Nie postrzegam tych problemów w ten sposób, a powiem szczerze, co zaszkodziło. Myślę, że osiągnięty przeze mnie wynik, czyli poparcie 40% mieszkańców, to efekt działań, które w czasie od czerwca zeszłego roku udało mi się zrealizować. Nie rozpatruję tutaj w kontekście, co zaszkodziło, czy nie zaszkodziło. Mieszkańcy w demokratycznych wyborach wybrali tak, a nie inaczej. W demokratycznym państwie prawa trzeba się z tym liczyć i uszanować ten wynik. A czy pańskim zdaniem Boguszów-Gorce pod rządami Sylwii Dąbrowskiej będzie mógł liczyć na wsparcie rządu PiS i pieniądze, jakie też były Boguszowowi obiecywane? Powiem w ten sposób. Współpraca w czasie mojej obecności tutaj ze stroną rządową, podobnie jak wielu gmin w Polsce ze stroną rządową odnośnie pozyskiwania funduszy z tych rządowych funduszy i programów, które są ogłaszane i realizowane, tą współpracę oceniam jako bardzo dobrą. Wyobrażam sobie, że przy dobrej współpracy, wyciągniętej dłoni, dobrze złożonych i wnioskach i uzasadnionych, ta dalsza współpraca jest jak najbardziej możliwa i szanse rozwojowe dla naszego miasta również. A ile pan zostawia pieniędzy do wykorzystania w tej kadencji pani Sylwii Dąbrowskiej na inwestycje, które obiecał sfinansować rząd Mateusza Morawieckiego?
Na koncie gminnym widnieją fundusze Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jest to około 9 milionów złotych plus finalizowane już, wymagające dalszych tylko podpisów, umowy na realizację inwestycji z Funduszu Rozwoju Dróg. To wszystko czeka do wykorzystania odpowiedniego na przyszłego włodarza naszego miasta. A obwodnica Boguszowa i obwodnica Gorc będą zrealizowane, myśli Pan, w tej najbliższej kadencji przy pomocy rządu PiS? Kwestie obwodnicy zostały podniesione przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Zostały złożone wnioski, co świadczy o tym, że jest to jedno z priorytetów działań województwa dolnośląskiego w naszym regionie. Czekamy na wszyscy mieszkańcy na rozstrzygnięcie tego konkursu w sierpniu. Dalsze prace myślę, że spokojnie będą podejmowane. Wymagają oczywiście one pewnych negocjacji, wymagają określonych prac i działań ze strony gminy, ale sam wniosków i potraktowania priorytetowo obwodnicy Boguszowa-Gorc jest dobrą kartą na przyszłość, dobrym sygnałem dla naszego miasta. Czego Pan życzy Pani Sylwii Dąbrowskiej w najbliższych tygodniach, miesiącach pracy w boguszowskim magistracie? Czego Pan życzy Boguszowianom? Życzę powodzenia w realizacji działań. Wiem, że to w kontekście efektów pandemii, które będą odczuwalne jeszcze przez długi czas, nie będzie to sprawa łatwa. Jednak życzę powodzenia, wszystkiego dobrego w tych realizacjach i wszystkim mieszkańcom dobrej ścieżki rozwoju. Dziękuję bardzo. Krzysztof Kumorek, komisarz w Boguszowie Gorcach. Drugi w niedzielnych przedterminowych wyborach na burmistrza Boguszowa Gorc, ale bez drugiej tury. Był dziś gościem Dnia Telewizji Wałbrzych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu, dziękuję państwu.